Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Uroczystość sakramentu bierzmowania w każdej wspólnocie parafialnej jest bardzo ważnym wydarzeniem, również i w naszej wspólnocie parafialnej. Serdecznie witam księdza biskupa Ireneusza Pęgalskiego, który udzieli sakramentu bierzmowania, czyli sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. W tym roku ta uroczystość dokonuje się raz w uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, a także w atmosferze dziękczynienia Panu Bogu za kanonizację świętego Jana Pawła II, który był wielkim przyjacielem młodzieży. Serdecznie proszę w imieniu całej wspólnoty parafialnej księdza biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowań pełnienie mszy świętej w intencji młodzieży, rodziców, katechetów, w intencji całej naszej wspólnoty parafialnej. Drogi księże biskupie, pragniemy serdecznie powitać Cię w naszej wspólnocie parafialnej i jednocześnie prosić o udzielenie naszym dzieciom sakramentu bierzmowania. Mamy świadomość, że droga wiary jest wymagająca. Dlatego też zawierzamy siebie samych i naszą młodzież opiece dzisiejszego patrona, a Ciebie, księże biskupie, prosimy, abyś udzielając naszym dzieciom sakramentu bierzmowania wsparł nas Słowem Bożym i błogosławieństwem. Pięknie. Czytanie z dziejów apostolskich. Paweł, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych kościoła, a gdy do niego przybyli, przemówił do nich: uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga nabytym własną Jego krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć ze sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Oto słowo Boże. My ludem Pana i Jego owcami. My ludem Pana i Jego owcami. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, którym poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie,
ani aniołowie, ani zwierzchność, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto Słowo Boże. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Czcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii świętego Alberta Chmielowskiego. Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, powiedzcie, przed zgromadzonym tutaj Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Amen. Świetnie poszło. Już jeden egzamin jest zdany. W nagrodę usiądźcie. Jakiegoś specjalnego egzaminu nie przewiduję, ale w czasie mojego słowa do was skieruję kilka pytań, nie oczekując na publiczną odpowiedź, ale taką uczciwą odpowiedź zgodnie z waszym sumieniem i z rzeczywistością, której to będą dotyczyły pytania. Chyba z historii Kościoła, ale także z historii Polski. Na etapie gimnazjalnym wiecie, w jakich okolicznościach poniósł męczeńską śmierć święty Stanisław. Był biskupem w Krakowie. I w tamtym czasie król polski, Bolesław Śmiały, prowadził osobiste, bardzo niemoralne życie i nieodpowiedzialne życie. Biskup miał odwagę go upomnieć. Uczynił to publicznie. I oczywiście władcy się naraził. I finał był taki, że biskup zginął. Oczywiście do tego przyczynił się król. Owszem, później pokutował, ale rzeczywiście jego postawa, to, że nie przyjął bardzo właściwych i życzliwych uwag ze strony biskupa, spowodowało to, co spowodowało. Jego następcą w swoim czasie, w XX wieku, był Ojciec Święty Jan Paweł II. Z kolei o tym biskupie Krakowa i o historii jego życia, chyba w sposób taki szczególny, będziecie dowiadywać się także, myślę, i z historii powszechnej, i z historii Polski w pierwszym roku waszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Bo zgodnie z programem nauczania historii, ten czas okresu dziejów naszej ojczyzny i świata jest przewidywany w pierwszej klasie ponadgimnazjalnej. Ksiądz proboszcz słusznie zauważył, że przyjmiecie sakrament bierzmowania w szczególnym okresie dziękczynienia za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II. W wielu kościołach, także i do was chcę skierować słowo, jedno zdanie właściwie, które do kościoła w Polsce skierował Ojciec Święty Franciszek już prawie na zakończenie kanonizacji. A powiedział Ojciec Święty Franciszek, że najlepszym sposobem uczczenia kanonizacji Jana Pawła II będzie wierne wypełnienie jego nauczania. Nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.
Pozwólcie, że teraz przytoczę pewne zdania Ojca Świętego Jana Pawła II. Nieco je skomentuję, a właśnie w ramach tego komentarza będą także i pytania. Jedno ze zdań Ojca Świętego. Przyszłość zaczyna się dziś, a nie jutro. Jak wy podchodzicie do życia? Na obecnym etapie swojego życia, czy w ogóle o przyszłości myślicie? Chyba tak. O tej najbliższej. O tym, co będziecie czynić po wakacjach. Do jakiej szkoły ponadgimnazjalnej się zwrócić? W jakiej szkole ponadgimnazjalnej kontynuować swoją naukę obowiązkową? Ale czy sięgacie myślą dalej? Jeszcze w dalszą przyszłość. Co będziecie robić po zakończeniu liceum? Co będziecie czynić po maturze? Jakie są wasze pomysły na dzień dzisiejszy, na życie, które jest przed wami? Czym się kierujecie? Dokonywaniu pewnych wyborów dotyczących waszej przyszłości. I czy macie odwagę, myśląc o przyszłości, która rozpoczyna się już dzisiaj, stawiać sobie wymagania, mierzyć wysoko. I znowu słowa Ojca Świętego. Dobrą jest rzeczą mierzyć wysoko, nie zadawając się miernością. Zawsze możemy liczyć na Bożą pomoc. I jeszcze jedno zdanie, bardzo też ważne. Najsłynniejsze chyba ze zdań, które Ojciec Święty wypowiedział do młodych ludzi. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Znalazłem w internecie wypowiedź młodego człowieka, rapera. Nosi taki pseudonim, może wam znany, nieznany, Arkadio, który przeszedł wiele w swoim życiu. Przejrzał na oczy, jeszcze póki nie było za późno. I w różnych spotkaniach z ludźmi młodymi dzieli się doświadczeniem swojego życia i przestrzega ich przed tym, żeby nie postępowali tak, jak on kiedyś postępował. A on kiedyś żył według takich zasad. I tak mi się nie uda. Więc po co się będę wysilał? Nie chce mi się. Co będzie, to będzie. Nie obchodzi mnie to. Czy nie myślicie podobnie, jak myślał kiedyś Arkadio w swoim życiu? Czy nie zadowalacie się przeciętnością? A ona się tak bardzo niewinnie już teraz objawia. Wiecie więcej, w jakiej postawie waszej, gdyby taka była? Byleby zdać egzamin gimnazjalny, byleby ukończyć gimnazjum, byleby zaliczyć taki czy inny przedmiot, egzamin, kolokwium, byleby. Kto tak myśli w takich kategoriach, to znaczy, że jest zadowolony miernotą, przeciętnością. Byle jakością, byleby. I nie myślcie, że to jest sprawa bagatelna. Bo my jesteśmy kimś, kto jak myśli, tak działa. I to nie jest tak, że tylko o pewnych sprawach myślimy sobie tak przeciętnie, a we wszystkich sprawach sobie innych jesteśmy maksymalnie nastawieni na maksa. Nie chcę nikogo tutaj z obecnych waszych rodziców
dotknąć tym słowem, które za chwileczkę powiem, ale jestem przekonany, że to, co powiem do waszych rodziców, akurat to się nie odnosi. Jeśli wam rodzice nie stawiają wymagań, to znaczy was krzywdzą. Jeśli wasi rodzice was nie mobilizują do pracy, do odpowiedzialności także i w domu za jakieś drobne sprawy, to was krzywdzą. Nawet sobie niektórzy rodzice nie zdają sprawy z tego, jak to na początku bywa niewinnie, a potem się to wszystko upowszechnia. Rodzice bardzo często są tak nadopiekuńczy, że chcą przed dziećmi najmłodszymi wszelkie trudności usunąć z miejsca. Drobny przykład. Obok mnie, gdzie ja mieszkam, jest szkoła podstawowa. Byłaby w tej chwili ją zamknięto. Ile razy widziałem taką sytuację. Idzie do szkoły pierwszoklasista, może z drugiej klasy. Idzie, ale tornister niesie tata albo babcia. Drobne? Drobne, ale nie myślicie, że bagatelne. Bo to dziecko już się przyzwyczaja do tego, że ktoś za niego będzie rozwiązywał trudności i problemy. On musi być wolny, on nie może być obciążony. Taka postawa pójdzie dalej. Jeśli się zadowolicie przeciętnością, nie obraźcie się, co ja powiem za chwilę, to będziecie przeciętni jako ojciec, jako mama. Będziecie przeciętni jako nauczyciele czy lekarze, jeśli taka będzie droga waszego życia. A ja u przeciętnego lekarza nie chciałbym się leczyć. Bałbym się, czy on postawi właściwą diagnozę, bo jest przeciętny, byle jaki. I można innych przykładów jeszcze przytaczać, ażeby tę tezę udowodnić. Powiem także o naszym kapłańskim podwórku. Jeśli ktoś przygotowuje się do kapłaństwa i w seminarium zadowala się przeciętnością, to będzie przeciętnym księdzem. Będzie byle jakim księdzem. Nikogo do Chrystusa nie pociągnie, a może być jeszcze zgorszeniem dla innych. Więc sprawa jest ważna. I już kończę. Nawiązując do sakramentu bierzmowania. Czego oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Pytałem was o to i odpowiedzieliście. Pragniemy, aby Duch Święty umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad, bo ja nie chcę być przeciętny. Nie chcę być przeciętnym katolikiem. Nie chcę być byle jakim świadkiem Chrystusa i Jego uczniem. Mam ambicje być pod tym względem na miarę. Na miarę. Chociażby Jana Pawła II. Jeśli nawet nie we wszystkim go możemy naśladować, to nawet jeśli pod jakim względem coś do swojego życia zaczerpniemy z jego wielkości, także i nasze życie będzie wspaniałe i wielkie w oczach Boga i ludzi. Amen. Zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu. Pytam każdego z was, czy wyrzeka się szatana wszystkich jego spraw i pokus? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień Pięćdziesiątnicy? Czy wierzysz w Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Najmilsi, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje,
odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi obfitymi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Napełnij ich duchem Twojej bojaźni. Przez Chrystusa Pana naszego. Słowo Boże, żywe staje się.
przyjmując z radością znamię Ducha Świętego, który z mocą działa w Kościele i w nas, z ufnością zwracajmy się do Ojca z naszymi prośbami. Módlmy się za Kościół Boży, aby zawsze składał świadectwo wiary i świętości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszego biskupa Marka i obecnego wśród nas biskupa Ireneusza, aby Duch Święty stale im towarzyszył. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za kapłanów i działaczy katolickich naszej diecezji, aby przez swoją działalność zapewnili obecność Chrystusa we współczesnym świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nowo bierzmowanych, aby okazali prawdziwą dojrzałość w wierze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za świadków bierzmowania, aby dawali przykład chrześcijańskiego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za prześladowanych za wiarę, aby Duch Święty dał im męstwo i wytrwanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących państwami, aby Duch Święty wspomagał ich wysiłki zmierzające do utwierdzenia pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, który napełniasz lud swoim świętym duchem, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy zawsze szanowali swoją godność i pomagali sobie wzajemnie w osiągnięciu zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, to trzymać pragnę szczerze. Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej wytrwać wierzę. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi, w nim żyć, umierać pragnę. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi, w nim żyć, umierać pragnę. W Kościele Tym jest ciałem krwią, Bóg po to słodą chleba. Swym ciałem karmi duszę moją, by żyła w Nim dla nieba. W to wierzyć zawsze mocno chcę, tego Kościół uczy mnie, w nim żyć, umierać pragnę. Zbudowani na Chrystusie, w nim zakorzenieni, mocni w wierze i wdzięczni, bo On jest źródłem życia. Thank you.
księże biskupie. Słucham Ciebie. Dzięki Twojej posłudze otrzymaliśmy sakrament bierzmowania, poprzez który Duch Święty będzie nas umacniał, oświecał i pomagał dojrzale kroczyć drogą świętości. Tę drogę ku świętości, realizującą się w życiu codziennym, w szczególny sposób ukazywał ludziom święty Jan Paweł II. Cieszymy się, że nasze bierzmowanie przypadło tuż po jego kanonizacji. Wierzymy, że idąc drogą wiary i świętości, wspierani mocą Ducha Świętego, odkryjemy nasze życiowe powołania i będziemy szczęśliwi, jako uczniowie Chrystusa. Jeszcze raz dziękujemy księdzu biskupowi za dzisiejszą sakramentalną posługę względem nas, a także chcemy naszymi podziękowaniami objąć naszych rodziców, pani katechetki i księży, którzy pomogli nam przygotować się do dzisiejszej uroczystości. Zapłać serdecznie, dziękuję bardzo. Potrzymajcie. O, proszę. Jeszcze zostały kwiaty. O, jeszcze będzie przemowa. Dziękujemy księdzu Piotrowi za poświęcony nam czas przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Niemożliwe. Słowo, które do nas kierował i uśmiech. O. Bogu Najwyższemu niech będą dzięki, w tej sprawie, że mogliśmy tak pięknie przeżywać dzisiaj uroczystość bierzmowania naszych młodych parafian. Dziękujemy serdecznie księdzu biskupowi, bo to przez jego ręce dar Ducha Świętego wstąpił do serc tych młodych ludzi. Dziękuję serdecznie za homilię, która była pełną troski pouczeniem ojcowskim względem i młodzieży, i rodziców, i nas, księży. Także dziękujemy serdecznie. Bóg zapłać księżom, gościom, sąsiadom z dekanatu. Jest taki zwyczaj, że tu zawsze przy okazji bierzmowania wspieramy się i dziękuję księżom wszystkim, proboszczowi parafii Matki Bożej Jasnogórskiej, parafii Salezjańskiej i parafii świętego apostoła Piotra i Pawła. Dziękuję księdzu Piotrowi za długo przygotowanie młodzieży do bierzmowania, katechetkom pani Joli i pani Karolinie, księżom Tadeuszowi Jerzemu, no to i spowiedź, różne inne posługi duszpasterskie były czynione. Dziękuję liturgicznej służbie ołtarza, pani organistce, tutaj chórowi młodzieżowemu, naszemu parafialnemu i wszystkim, którzy uczestniczyli w liturgii dzisiejszej sakramentu bierzmowania. Serdeczne Bóg zapłać. A ja dziękuję księdzu prałatowi, że nas przyjął i serdecznie każdego z nas swoim słowem objął, za co mu dziękuję, a nad całością czuwał, bo jako dobry pasterz czuwa nad całością. Jemu także należy podziękowanie. Księdzu prałatowi. Tak. Słyszy. Rozumiem, tak. No to tak. Dobrze. Ja słyszę i rozumiem. To bardzo dobrze. Miło i dziękuję serdecznie. Świetnie. Co teraz mam zrobić? Prosimy o błogosławieństwo. Błogosławieństwo. No to świetnie. Eucharystię. Pan z wami. I z duchem twoim. Wszechmogący Boże, za wstawiennictwem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, potężną prawicą broń twojego ludu i daj mu oglądać blask Twojego majestatu w niebieskiej Ojczyźnie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Duchu Święty.